Bardzo się cieszymy, że mogliśmy tu do Was przyjechać. Startowaliśmy w latach 90., 91., 2., 3. Właśnie tutaj na tym zbiorniku odbywał się triatlon. Po 25 latach wracamy i chwała, ukłon, wielki ukłon dla organizatorów, którym jest Centrum Sportu i Rekreacji w Bielawie oraz Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni z Dąbrowy Górniczej, które zajmuje się profesjonalnie organizacją takich imprez. Robimy to w wymiarze MTB, czyli na rowerach górskich, dystans sprinterski, czyli 500 metrów pływania, 20 km na rowerze i 5 km biegu. No i myślę, że po 25 latach tradycją w Bielawie stanie się triatlon, będziemy się spotykać co roku. Zawodników indywidualnie mamy 120 i kilkanaście sztafet. Dopuściliśmy sztafety, ponieważ nie każdy pływa, nie każdy biega. Trzech zawodników pływa, kolarz i biegarz spotykają się jako drużyna w sztafecie. I łącznie mamy tutaj prawie 200 zawodników. Uważam, że to jest pewny sposób na życie. I są to trzy dyscypliny, są to ciężkie dyscypliny, wspaniałe, które się wspaniale zazębiają. Tak sobie. Nie są nudne, bo wiadomo, pływanie, rower, bieg. No i coraz więcej teraz imprez, coraz więcej młodzieży. No po prostu, no i człowiek, jak tu się mówi, się nie męczy, jak przejdę 100 metrów. No. Całe życie jestem w sporcie, całe życie, bo wielobój trenowałem i tak dalej. Ale do tego to mnie mój kolega namówił i jak rzuciłem palenie, mając 40 lat, rzuciłem palenie, ważyłem 96 kilo, przez miesiąc czasu to zrzuciłem i zacząłem się tym bawić właśnie. Zacząłem się sportem bawić, mając 96 kilo. Jestem wielokrotny na różnych dystansach w kategorii wiekowej mistrzem Polski, robiłem dwa Ironmany, no nie powiem, no już 20 lat się ścigam także. Bardzo mnie to cieszy, że ludzie otwierają się na triatlon. Bardzo popularna dyscyplina na świecie i ogromny boom w Polsce. Ogromny, naprawdę jestem zachwycony, bo jak zaczynałem w latach 80-86, startowało kilkanaście osób. W pierwszym triatlonie w Bielawie startowało 14 osób. W tej chwili mamy prawie 200. No i cieszy mnie wiadomość, informacja, że większość to mieszkańcy Bielawy, amatorzy, którzy pierwszy raz próbują swoich sił w triatlonie. Ten sport wchodzi za bardzo w komercję. Te wpisowe zawody, ja już 20 lat startuję, także ja znam zawody tego rodzaju jak tutaj, 100 osób, 80 osób, cała taka rodzina triatlonowa i myśmy się bawili, a w tej chwili, no niestety, wziąć przykładowo Gdynia dzisiaj jest, no wczoraj jeszcze, jak się nie mylę, 1200 zł wpisowe, no. Za 5 godzin ścigania 1200 zł, dojechać do Gdyni, dojechać hotel i tak dalej. Nie no, w komercję, w dużą komercję wchodzi triatlon, naprawdę. Jest amatorów bardzo dużo. Pięknie, bo się ruszają, bawią się, jak człowiek idzie na trening, to widzi, biegają, pozdrowienia, to tamto. To jest wspaniała sprawa, ale za duża komercja mi się wydaje, że zaczyna robić. Oj, to jest, proszę Państwa, tak ciekawy sport. Raz, że to jest typowo indywidualna dyscyplina. Tutaj wynik zawodnika zależy tylko, wyłącznie od zawodnika. Tutaj nie pomoże mu trener, tutaj nie zaszkodzi mu organizator, nie przeszkodzi sędzia. Zawodnik wyłącznie sam decyduje o swoim wyniku, dlatego jest to tak wymierna dyscyplina i popularna na całym świecie. Potykamy to jest trzeci sezon pod panerem mój, Bielawa. W tym momencie, tam, tak. Czyli w sumie od dwóch lat, ale trzeci sezon startował. Druga połowa mnie namówiła, bo najpierw tylko jemu kibicowałam, natomiast później już sama zaczęłam startować, żeby się nie nudzić w międzyczasie. Cały sztab CSIR-u uruchomiony. Były jakieś sukcesy w ciągu tych trzech sezonów? Wszyscy dzisiaj na nogach, bo Bielawa stolicą polskiego triathlonu. Każdy start jest sukcesem, że się go ukończy, prawda? Witamy bardzo serdecznie zawodników. No zdarzyło się, w tym roku miałam jakieś tam podium w Płocku. I będzie się za chwilę działo. Prosimy wszystkich zawodników o podejście. Sprawa, odpowiemy na pytania, kto generalnie wszystko, prawda? Ale nie wie, ten pyta, znaczy w moim przypadku psychika bardzo, dlatego bo trzeba mieć ją dość otóż mocno prosto, 500 i za każdym razem jak się przekracza tak te swoje bariery, no to 495 metrów. No to jak się wzmacnia, już nie tylko ciało, ale i umysł. Pływania. I jestem bardzo zadowolony, że oprócz imprez, które od lat są co roku
miasto wzbogaca kolejne atrakcje poprzez OSIR, poprzez MOKIS, poprzez swoje jednostki organizuje ciekawe imprezy, które budzą zainteresowanie nie tylko tutaj w powiecie dzierżyniowskim, nie tylko oczywiście w Bielawie, ale i w całej Polsce, a mamy też często właśnie zawodników spoza Polski. Bielawa ma te możliwości ogromne, no bo oczywiście mamy wodę przy górach i trasy biegowe. Mało tego mamy, ale chcemy, żeby było tego więcej i w najbliższych planach, jeżeli chodzi o miasto, też kolejne ścieżki rowerowe i kolejne miejsca rekreacyjne, promenada spacerowa wzdłuż kanału doprowadzającego wodę do zbiornika. Dlatego myślimy, cieszymy się tym, co jest dzisiaj, ale też myślimy o przyszłości. To jest idealne miejsce do triatlonu i właśnie w kierunku cross-triatlonu bym powiedział nawet, ponieważ macie bardzo silną grupę kolarzy MTB. Odnoszą sukcesy na arenach Polski, na arenach światowych, także na bazie tych kolarzy właśnie można stworzyć cross-triatlon. Jest basen w Bielawie, można podszkolić pływanko, jest jezioro, można również na otwartym akwenie popływać. W połączeniu z biegiem piękna dyscyplina, typowo indywidualna. I to jest dyscyplina taka, że nie tylko sprawność fizyczna się kształtuje, ale psychika, naprawdę. Wierzcie mi Państwo, psychika w triatlonie każdego zawodnika, który kilka lat uprawia triatlon, jest zupełnie inna. Zupełnie inaczej znosimy stresy. Wiadomo, każdy ma stresy, każdy ma problem, ale my to znosimy łagodniej, naprawdę. Mamy wytrenowaną tak psychikę, że ładniejszy świat. Bielawa jest, myślę, bardzo intensywnie, zwłaszcza w ostatnim czasie, w ostatnich latach, promowana coraz głośniej o Bielawie w przeróżnych aspektach. Nie tylko rekreacja, nie tylko sport, nie tylko sukcesy sportowe, ale też i kultura, ale też i imprezy inne. A i oczywiście nasze walory krajobrazowe tutaj też mają ogromne znaczenie.